Witajcie ciekawscy! Dziś mamy dla Was nietypową historię, którą chyba każdy z Was powinien usłyszeć. Carlo Acutis był włoskim nastolatkiem, który stracił życie w wieku zaledwie 15 lat. Zwykły chłopiec i jednocześnie sługa Boży, który niedawno został beatyfikowany przez Kościół katolicki. Tym razem nie ma tu miejsca na żadne plotki. Zmarłemu chłopcu przypisuje się nawrócenie na katolicyzm co najmniej kilku osób i niewyjaśnione medycznie uzdrowienie ze skomplikowanej choroby małego Brazylijczyka, a jego rodzeństwo przyszło na świat równo w 4. rocznicę jego śmierci. Skąd wzięła się u niego miłość do Boga, której nie był uczony w domu? Jaki był i jak wiele dobrego uczynił za życia? Dlaczego nazywany jest apostołem internetu? Czy faktycznie jego ciało kilkanaście lat po śmierci zachowało się w idealnym stanie? I dlaczego władze kościelne musiały odnieść się do wyglądu pochowanego Carlo? Zostańcie z nami do końca, bo musicie usłyszeć o życiu i śmierci zwykłego chłopaka, któremu świętość w niczym nie przeszkadzała. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zdajemy sobie sprawę, że możecie być trochę zdziwieni, bo zazwyczaj można znaleźć u nas odcinki o gwiazdach, celebrytach i ciekawostkach ze świata show biznesu. Ale nazwa naszego kanału zobowiązuje również do mówienia o wielu innych sprawach. Zresztą uważa się, że ten uznany już za świętego zmarły chłopak zostanie patronem internetu. Historia Carlo Acutisa zaczyna się dokładnie 3 maja 1991 roku w Anglii, gdzie jego rodzice osiedlili się z powodów zawodowych. Ojciec Carlo pracował tam jako dyrektor do spraw finansów korporacyjnych w banku inwestycyjnym. Zamożne włoskie małżeństwo Andrea Acutis i Antonio Salzano o irlandzkich i polskich korzeniach w jednym z londyńskich szpitali powitali na świecie syna. Jako ciekawostkę dodamy, że jednym z jego przodków był polski ziemianin i dyplomata Jan Perłowski, którego wnuczką jest Maria Henrietta Perłowska, babcia Carlo. Początkowo chłopiec nie wyróżniał się niczym niezwykłym, był zdrowym, rozkosznym i szczęśliwym maluchem jak miliony innych. Po raz pierwszy mocno zaskoczył mamę, gdy w wieku 4 lat poprosił ją, aby zabrała go do kościoła w Mediolanie, mieście, w którym rodzina zamieszkała niedługo po tym, jak chłopiec przyszedł na świat. Carlo, którego rodzice nie wychowywali w wierze, zaczął przejawiać ogromną potrzebę jej zagłębiania. W wieku 7 lat powiedział mamie, że bardzo chce przystąpić do pierwszej komunii świętej. Od tamtej pory nigdy nie opuścił codziennej mszy świętej, regularnej spowiedzi i nie zaniedbywał odmawiania różańca. Matka chłopca, Antonia Salzano, udzieliła niedawno wywiadu, w którym opowiedziała o tym, jak bardzo wiara jej kilkuletniego wówczas syna ją zaskoczyła. Antonia pochodzi z rodziny intelektualistów, która żyła raczej z dala od jakichkolwiek śladów wiary religijnej. W rzeczywistości, zgodnie z tym, co sama powiedziała, chociaż została ochrzczona w wierze katolickiej, w całym swoim życiu uczestniczyła we mszy świętej tylko 3 razy. Podczas chrztu, komunii i w dniu, w którym poślubiła męża. Z tego powodu, widząc ogromną żarliwość, jaką rozwinął jej synek, postanowiła studiować teologię, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, wątpliwości i obawy ciekawskiego Carla. A chłopiec, jak sama podkreśliła, rozbudził w niej wiarę i stał się jej zbawieniem. Zastanawialiście się, skąd u malucha, który dorastał w domu, w którym nie zaszczepiono w nim wiary katolickiej, rozwinęła się taka wielka potrzeba? Otóż okazuje się, że osobą odpowiedzialną za religijne wzmianki była jego niania, Polka imieniem Beata. Wiecie, niektórym dzieciom czyta się ilustrowane opowieści biblijne i uczy pierwszych modlitw na dobranoc. Jednak on był wyjątkowy, od pierwszych lat życia zaczął żarliwie oddawać się Bogu. Jednak oprócz swojej głębokiej wiary, Carlo nie różnił się zbytnio od innych chłopców jego wieku. W rzeczywistości, według matki, jej syn był żarłocznym fanem Nutelli i lodów, do tego stopnia, że był nawet czas, gdy stał się trochę pulchny. Jego łakomstwo i lekka nadwaga sprawiły, że zaczął się pilnować i zapisywać swoje postępy w dzienniku. Notował również, z jakiego powodu nie był w stanie opanować złości lub chęci zjedzenia dodatkowej przekąski. Według Antoni, jako nastolatek był bardzo surowy wobec siebie i nad wyraz zdyscyplinowany. Mama chłopaka wspomniała także, że choć finanse rodziny pozwalały im zatrudnić osoby sprzątające, Carlo uważał, że to nie jest słuszne. Choć czynności te należały do pracy osób, którym dobrze płacono, chłopak uważał, że ludzie sami powinni sprzątać swój bałagan. Pomiędzy przejawianiem ogromnej miłości do Boga był też normalnym dzieckiem. Zdolnym, wesołym i ciekawym życia. Uczył się grać na saksofonie i grywał na PlayStation, ale pilnował godzin, które temu poświęcał, ponieważ nie chciał stać się niewolnikiem gier komputerowych. Ci, którzy go otaczali, uważali go za geniusza i maniaka komputerowego ze względu na jego rozwinięte umiejętności technologiczne. Ale o tym za chwilę. Ponieważ mówimy o pracownikach gospodarstwa domowego rodziny, Acutis, jednym z nich był praktykujący hindus o imieniu Rajesh. On i Carlo zostali bardzo dobrymi przyjaciółmi. Tak dobrymi, że Rajesh został zarażony wiarą i przekonaniami młodego człowieka i zdecydował się przejść na katolicyzm. Mężczyzna wyznał, cytujemy: "Zawsze uważałem go za kogoś naprawdę niezwykłego, ponieważ chłopak tak młody, tak przystojny i tak bogaty, zwykle woli prowadzić inne życie." Carlo został zapamiętany jako chłopak o wielkim, życzliwym i dobroczynnym sercu. Opowiadał się w szkole za tymi, którym dokuczano, pomagał niepełnosprawnym, pełnił też wolontariaty. Zgodnie z tym, co powiedziała jego matka, między innymi jej syn kupił śpiwór dla bezdomnego za swoje pierwsze zaoszczędzone pieniądze, gdy szedł na mszę. Co może mieć związek z częścią napisaną w jego dzienniku wspomnianym powyżej. Fraza brzmi następująco. Cytujemy: "Smutek to patrzenie na siebie, szczęście jest patrzeniem na Boga. Konwersja to nic innego jak patrzenie z dołu do góry. Wystarczy zwykły ruch oczu."
Wspaniałe wspomnienia o Carlo mają także jego koledzy z klasy, którzy twierdzą, że był to chłopiec o ogromnej charyzmie, który potrafił wywołać uśmiech na twarzy nawet najbardziej zrzędliwego nauczyciela w całej szkole. Poza tym dla każdego zawsze miał dobrą radę i służył pomocą. Chociaż Carlo był zagorzałym katolikiem, był także młodym nastolatkiem, który wychowywał się pośrodku pędu technologicznego, którym się interesował. Czerpał z dóbr internetu, ale w przeciwieństwie do wielu swoich rówieśników wykorzystywał te możliwości w inny sposób. Od szkoły podstawowej Carlo uczył się kodować, montować filmy i tworzyć animacje. Swoje umiejętności wykorzystywał do szerzenia wiary. Był autorem pobożnościowych stron internetowych, m.in. wyjaśniał wiele religijnych zagadnień, pomagał innym odnaleźć właściwą drogę, katalogował cuda eucharystyczne z całego świata i poświęcał swoją uwagę świętym katolickim. Źródłem świętości Carlo była Eucharystia. Mówił, że jest jego autostradą do nieba. Niestety w drugiej połowie 2006 roku Carlo zdiagnozowano białaczkę typu M3, która jest uważana za najbardziej niszczycielską. Choroba zaatakowała tak agresywnie, że chłopak nie miał nawet czasu na walkę. Zaledwie 2 miesiące po zdiagnozowaniu choroby 12 października Carlo zmarł w szpitalu San Guardo de Monza we Włoszech. Tuż przed śmiercią 15-latek nagrał wideo, w którym poprosił o pochówek jego ciała w Asyżu. I zgodnie z jego życzeniem tak właśnie się stało. Gdy zachorował, ofiarował swoje cierpienie zarówno za papieża Benedykta XVI, jak i za Kościół powszechny. Powiedział, cytujemy, ofiaruję całe cierpienie, jakie będę musiał przejść za Pana, za papieża i za Kościół. Poprosił swoich rodziców, aby zabrali go na pielgrzymki do miejsc, w których odbywają się wszystkie znane na świecie cuda eucharystyczne, ale jego błyskawicznie pogarszający się stan zdrowia zupełnie mu to uniemożliwił. Zatem Carlo, niezwykle pobożny młodzieniec, który odszedł w wyniku okrutnej choroby, dlaczego został beatyfikowany? Cóż, 7 lat po jego śmierci, w 2013 roku w prasie zaczęła krążyć sprawa 3-letniego brazylijskiego chłopca. Malec ten został wyleczony z dziwnej, wrodzonej choroby zwanej pierścieniową trzustką. Okazuje się, że ksiądz przyszedł do dziecka na prośbę rodziny i odmówił modlitwę poświęconą Carlo Acutisowi. Potem kazał chłopcu dotykać kawałka materiału od piżamy, który należał do młodego Włocha. Maluch nie musiał już przechodzić operacji, która miała ratować jego życie. Został wyleczony, lekarze nie potrafili wyjaśnić w jaki sposób. Dla kongregacji spraw kanonizacyjnych wydarzenie to zostało uznane za cud, dlatego biorąc pod uwagę również działania Carlo za życia, nominowali go do beatyfikacji. Nagłe i zaskakujące wyzdrowienie małego Brazylijczyka nie było jedyną rzeczą, którą zaczęto uważać za jeden z cudów Carla. Dzięki niemu nawróciło się wielu wcześniej niewierzących. Gdy 1 października tego roku, po prawie 14 latach, jego grób został odsłonięty, wielu było zdumionych. Dlaczego? Jego ciało zachowało się w idealnym stanie, bez widocznych oznak zniszczenia. Zmarły kilkanaście lat temu Carlo wyglądał po prostu jakby spał. Tak szybko, jak to się stało, wielu zaczęło mówić, że to kolejny dowód samego nieba, że Carlo powinien być beatyfikowany, ponieważ to cud. Jednak aby położyć kres plotkom i kontrowersjom, jakie wywołał stan jego ciała między intelektualistami a środowiskiem naukowym i przekonaniu, że coś takiego nie jest możliwe, sam Kościół katolicki w głosie biskupa diecezji Asyżu Domenico Sorrentino wyjaśnił nieporozumienie. Jak się okazało, lata temu, podczas ekshumacji, zwłoki znajdowały się w normalnym stanie rozkładu, w takim stopniu, w jakim znajdowałoby się ciało każdej innej osoby. Dlatego zastosowano różne techniki rekonstrukcji i konserwacji, aby proces ten zatrzymać i wystawić ciało wiernym wierzącym. Do odbudowy twarzy zastosowano silikonową maskę. Carlo pochowany został w dżinsach, butach do tenisa Nike i bluzie, czyli w takim typie odzieży, jaki zwykle nosił. Proces beatyfikacyjny, który rozpoczęto w archidiecezji mediolańskiej w 2013 roku, zakończył się w minioną sobotę 10 października. Carlo Acutis został ostatecznie beatyfikowany w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu po tym, jak kardynał Agostino Vellini przeczytał oficjalny dekret papieża Franciszka. Grób błogosławionego Carla, znanego również jako Sługa Boży, był wystawiony w Sanktuarium Objawienia w Asyżu do 19 października, gdzie wierni mogli oddawać mu cześć. Powiedzcie ciekawcy, czy słyszeliście o Carlo Acutisie? Znaliście jego historię? Co sądzicie o powodach, które doprowadziły do jego beatyfikacji? Jest coś, za co szczególnie go podziwiacie? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten odcinek, dajcie mu lajka i pokażcie znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!